Dzień dobry, z tej strony Paulina oraz Ola i witamy Was w naszym nowym odcinku na kanale Wprawne Opowieści. Zawsze jest to westchnięcie. Dobrze, dzisiaj bierzemy na ruszt pewną instytucję, która być może dla jednych jest znana, dla których, dla niektórych w ogóle nie jest znana. Natomiast tytuł odcinka brzmi, czy można? Jak to zrobić? Czyli jak wyrzucić kogoś z jego własnego mieszkania? I ten tytuł tak jakby mógłby sugerować coś innego niż o czym on będzie, bo tak naprawdę będzie mówić o sprawach dość poważnych, bo będzie mówić o przemocy w rodzinie. Ogólnie wyrzucanie kogokolwiek z mieszkania nie jest zbyt raczej przyjemne. Natomiast jakby tłem do odpowiedzi na to pytanie jest szeroko pojęta przemoc, w tym przypadku w rodzinie. No i punktem wyjściowym na pewno musi być to, że można usunąć przemocowca z domu, to jakby to nie jest tak do końca nowa w ogólnym zarysie instytucja, ponieważ są takie uprawnienia wedle mojej wiedzy posiadał. Tak, słuchajcie, to jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Można sobie tą ustawę przestudiować, ale chcemy powiedzieć tak pokrótce. Mamy trzy przesłanki, po spełnieniu się których normalny sąd cywilny, rodzinny wydział, tak? No to jest ciekawostka, bo kiedyś to rodzinne wydziały robiły, a w tej chwili cywilne na przykład orzekają w tych sprawach, ale to tylko mówię jako taka ciekawostka. To pewnie nie ma, tak, rzeczywiście nie ma to znaczenia. Jest to dokładnie, wracając. Czyli na wniosek pokrzywdzonego, że tak to nazwę. Można. Ofiary po prostu, ofiary przemocy. Ofiary, bo nie pokrzywdzonego w kontekście prawa karnego właśnie, co też jest dosyć istotne. Czyli tak, na wniosek ofiary przemocy sąd cywilny po spełnieniu się następujących przesłanek: więzi rodzinne pomiędzy sprawcą a ofiarą, wspólne miejsce zamieszkania, no to jest kluczowa, że tak powiem, przesłanka. A trzecia przesłanka jest szczególna uciążliwość tej przemocy, czyli tych czynów, które jedno wobec drugiego stosuje, czy tam dopuszcza się. I po spełnieniu się takich przesłanek, co sąd bada, co powinno zostać w takim postępowaniu oczywiście udowodnione, może nakazać opuszczenie wspólnego miejsca zamieszkania przez sprawcę. Czyli jednym słowem wyrzucić sprawcę przemocy z domu, tak żeby odseparować kata od ofiary. Dodam tutaj, że to ma miejsce nawet w sytuacjach, kiedy ten oto dom, tudzież mieszkanie, należy wyłącznie do kata. Czyli jest to kompletnie oderwane od kwestii prawa rzeczowego, prawa własności. No i tak to wygląda. No i to jest instytucja, tak jak już Paulina powiedziała, która jest już z nami i póki co rozpatrywały to po prostu sądy cywilne, ale problem był taki, że wszystko trwało bardzo długo, to znaczy nie wiemy do końca, czy wszystko. No, z naszych doświadczeń wynika, że rzeczywiście bywały sprawy, w których odseparowanie kata od ofiary trwało kilka miesięcy, co jak się domyślacie, to jest szczególne okrucieństwo jakieś, że tak to powiem, tak? Szczególna uciążliwość czynów, czyli to są dramaty, a ofiara musi czekać ileś miesięcy na to, żeby rzeczywiście można było. Znaczy oczywiście musi czekać, no nie musi czekać, może uciec na drugi koniec Polski, tak? Natomiast... Ale jest to nie fair, wiadomo, dlaczego osoba, która jest ofiarą, ma skądkolwiek, gdziekolwiek uciekać. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo powiedziałaś tutaj, że w tych przesłankach znajduje się ta przesłanka wspólnego zamieszkiwania. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że jeżeli jesteś w sytuacji, mówię to zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, w której to sytuacji musiałeś opuścić to mieszkanie, bo ktoś cię terroryzował, znęcał się nad tobą, czy stosował wobec ciebie przemoc i tymczasowo w tym mieszkaniu nie przebywasz, bo na przykład zabrałaś manatki dzieci i pojechałaś do mamy, albo nie wiem, ty zabrałeś dzieci i uciekłeś od żony, która stosuje w domu przemoc, to nie znaczy, że nie możesz już takiego wniosku złożyć, w dalszym ciągu możesz go złożyć, tak? No bo ty nie przebywasz w tym domu tak jakby no tymczasowo, tylko dlatego, że ktoś uniemożliwia ci de facto zamieszkiwanie w tym domu, stosując przemoc właśnie, więc tutaj tylko tak właśnie chciałam dodać, że wtedy również taki wniosek możecie do sądu i zaraz powiemy, co jeszcze można zrobić. No właśnie, bo teraz jak ustawodawca widzi, że jest taka sytuacja, że no, wszystko jest w porządku, ustawa jest okej, przesłanki są okej, sądy sobie to rozpatrują, jest okej, teoretycznie powinno to działać, no ale niestety sądownictwo jest przeciążone, w związku z czym liczy się czas w tej dokładnie sprawie. Trwa to 4 miesiące zamiast jednego dnia czy 4 godzin, no to ustawodawca sobie myśli, no muszę coś zmienić. No i teraz w tym przypadku co wymyślił?
No i czas jakiś temu zostały wprowadzone zmiany. Te zmiany funkcjonują już od roku. Natomiast z racji tego, że jest to rok, to wciąż jest jeszcze nowe. Zdarzają się komisariaty, gdzie nie miały one jeszcze takiego przypadku. Aha. I mamy taki w kancelarii, że dla danego taki komisariat. Taki prywatny komisariat. W kancelarii, gdzie właśnie komisariat po raz pierwszy zetknął się w ogóle z taką procedurą. No a o jakiej procedurze mowa? No otóż... wprowadzono nowe uprawnienia dla policji. To znaczy, że w sytuacji, kiedy w domu dzieje się sytuacja przemocowa, macie prawo poszukiwać pomocy i ochrony prawnej de facto na policji. To znaczy zwrócić się do policjantów o to, ażeby taką osobę, która stosuje przemoc, z mieszkania usunęły. I policja ma teraz takie uprawnienie. Co prawda nie zastąpi tutaj sądu i nie może wydać takiego nakazu opuszczenia domu i w tym zakresie też zastosować pewnych środków przymusu, tak na marginesie. Nie może zastosować tego zakazu na nieskończoność czy nie wiem, czy na jakiś dłuższy czas. Tutaj jest mowa wyłącznie o 14 dniach. I w sytuacji, kiedy ty jako ofiara chcesz ten okres przedłużyć, no to tutaj już właśnie idziemy do sądu, składamy odpowiednie wnioski wraz z wnioskiem o zabezpieczenie właśnie poprzez to, ażeby taki nakaz przedłużyć, żeby ta izolacja trwała dłużej. No i słuchajcie, brzmi dobrze. Natomiast niestety nie zawsze do końca taka instytucja zostaje użyta bez nadużyć, że tak powiem. Czyli nie zawsze jest tak, że jak ktoś wnosi sprawę jakąkolwiek do sądu, to wnosi ją w dobrej wierze, no wiadomo, bo czuje, że ma rację. Szczególnie w sprawach rodzinnych stosuje się różne, wiesz, triki, dokładnie, kombinacje, żeby wykazać, że rzekomo druga strona jest zła. Tak, zła i najgorsza. No i tutaj ta zmiana, której dokonał ustawodawca, czyli nadanie policji uprawnienia do tego, żeby w tej takiej jeszcze bardziej specjalnej procedurze taką osobę bez sądu, tak, czyli bez przeanalizowania tych przesłanek przez sąd, który wiadomo, że do tego jest właśnie powołany, żeby badać dowody i stwierdzać, jakie fakty rzeczywiście miały miejsce, jakie nie. Robi to policja czy władza wykonawcza, która po prostu wchodzi, no i robi. No i stwarza, się zastanawia. Tak, stwarza to pewne pole do nadużyć. Ja bym chciała tutaj też powiedzieć dwa słowa, że jakby, no, tak jak powiedziała Olka, czy ja już nie wiem, ktoś tam. Dobra, z góry. W każdym razie, idea była dobra, tak? No chodziło o to, żeby przyspieszyć pewne rzeczy, żeby nie czekać na ten wyrok, czy na to postanowienie zabezpieczające, nie wiadomo ile, tygodnie, miesiące, no nie ma czasu, tak? Dzieje się przemoc, trzeba przemocowca od ofiary natychmiast odizolować, więc idea, pomysł był dobry, tylko mamy tutaj pewne wątpliwości co do wykonania, czy rzeczywiście policja jest tym właściwym organem, który powinien decydować o tej sytuacji, bo w praktyce jest w zasadzie tak, że policja nie przeprowadza przecież postępowania dowodowego. Oni mają co prawda nadane uprawnienia, że mogą żądać dodatkowych informacji i tak dalej. Ale mamy przypadek na przykład nasz. Tak, ale jeszcze zanim powiem o przypadku, to tylko takie ostatnie spostrzeżenie chciałam wam przekazać. Słuchajcie, wiadomo, że policja powołana jest do tego, żeby działać jak najszybciej. Czyli jak idzie sobie patrol prewencyjny po ulicy i widzi, że ktoś kogoś okrada, to oczywiste jest to, albo że ktoś komuś chce gardło poderżnąć, cokolwiek, oczywiste jest to, że oni mają się do niego rzucić i załatwić sprawę, tak, od razu, bez zastanawiania się właśnie, tak, do tego są powołani. Tylko tutaj w tej sytuacji jest troszeczkę inna kwestia, bo wygląda to tak, jakby policja bardziej otrzymała uprawnienia sądu, niż to, że rzeczywiście chodzi o działania prewencyjne, bo to nie jest tak, że policja jak zauważy na gorącym uczynku kogoś złapie męża, który bije żonę, czy żonę, która bije męża, to wtedy może te środki zastosować, o których mówimy. Policja może to zrobić w momencie, kiedy dostanie takie zgłoszenie. I tutaj teraz przejdźmy może do naszego przypadku, bo on właśnie tak wygląda, dlatego jesteśmy dosyć poruszone całą tą kwestią. I też dlatego ten film dzisiaj nagrywamy, bo po prostu na własne prawnicze oczy zobaczyłyśmy, jak ta instytucja, jak ktoś po prostu tego uprawnienia ewidentnie nadużył. Używa w złym celu. Dokładnie. Nie będziemy mówić oczywiście o szczegółach, natomiast mamy przypadek, w którym, nieważne już czy kobieta, czy mężczyzna,
Po prostu zawiadomiła policję, że rzekomo jest ofiarą przemocy domowej i w tym przypadku policja bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego, bez zbadania czegokolwiek, bez zweryfikowania tych informacji, po prostu usunęła człowieka z jego domu. A koniec końców okazało się, że to ten człowiek był ofiarą przemocy. Czyli tak naprawdę ta instytucja została wykorzystana do kolejnego kamyczka przemocowego. To kolejny rodzaj przemocy został zastosowany. Bo osoba, która użyła tej instytucji, nadużyła w zasadzie, nie użyła, pozbyła się z domu małżonka, którego po prostu już nie kocha. Nad którym się też znęca, tak? W sensie, to swoją drogą. Bo to jest to, co powiedziałeś bardzo słusznie, także to stanowiło kolejny stopień przemocy psychicznej, czy fizycznej nawet w tym momencie. Którą przemocowiec zastosował. I oczywiście myśmy przebrnęli. I tak może się zdarzyć. Tak, i oczywiście my przebrnęliśmy przez to już potem w sądzie, sąd zbadał tę sprawę, oczywiście wyszło na tak zwane nasze, tak, i wyszła prawda. Tak, na, wiesz, ale wiecie, minęły miesiące, bo tutaj właśnie widać, że to sąd musi to badać, bo sąd od razu widzi, sąd może przesłuchać świadków, sąd może... Dokładnie. Sąd rzeczywiście bada stan faktyczny i szansa na to, że sąd się pomyli w takiej sprawie oczywiście zawsze istnieje, natomiast jest minimalna. A szansa na to, że policja, która ma działać teraz od razu, się nie pomyli, jest wręcz minimalna. Znaczy, no dobrze. Wiadomo, nie. Tutaj też chcę wziąć w obronę gdzieś tą instytucję, bo ja rozumiem, że rzeczywiście są sytuacje, kiedy w domu jest przemoc, widać to gołym okiem, nie wiem, kobieta bije męża, czy mąż bije żonę, no to jest oczywiste i po prostu wchodzi ta policja i widzi tą przemoc na własne oczy, no to też trudno spodziewać się, że policja miała nie zareagować, tak? Chodzi nam tylko bardziej o to, żeby w sytuacjach, kiedy to nie jest takie zero-jedynkowe, oczywiste, i nie masz tego podanego na talerzu, bo umówmy się szczerze, jeżeli w danym domu jest przemoc, to co do zasady, czy dzielnicowy, czy policja ma być może jakąś wiedzę, sąsiedzi może mają jakąś wiedzę na temat tego, co dzieje się w takim domu. Oczywiście mówię co do zasady, ja wierzę w to, że są sytuacje, kiedy dzieje się coś po cichu, ale bardzo często zdarza się, że policja ma jakieś informacje. No ale jeżeli przychodzi zgłoszenie od osoby, która nigdy wcześniej tego nie zgłaszała i nic w zasadzie nie budzi podejrzeń tych policjantów, w zasadzie tak, przemocowca nie ma w zasadzie w tym domu, ofiara twierdzi, że jest ofiarą, ale w zasadzie nic na to nie wskazuje, przy czym nadmieniam, to też nie musi oznaczać, że ona nie jest tą ofiarą. Po prostu chodzi mi o to, że wypadałoby wtedy po prostu powziąć jakieś dodatkowe czynności, działania operacyjne. Przecież policja ma możliwości, żeby jednak ustalić, co tak naprawdę dzieje się w tym domu, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której właśnie tak jak nasz tutaj klient jest usuwany z własnego domu na podstawie pomówień osoby, która sama jest źródłem przemocy. Bo jak widać, takie sytuacje się zdarzają. I to chciałyśmy do sobie powiedzieć. Pytanie, czy policja akurat w tym naszym przypadku popełniła błąd, czy tylko po prostu przeczytała ustawę i zadziałała zgodnie z nią, no to już jest... To już jest elementem badania skargi na tą policję, tak, którą złożyłyśmy. Wiecie co, bo... Jeśli policja ma dane uprawnienie i słyszy też, że ktoś stosuje wobec kogoś przemoc, to też trudno by było spodziewać się po policji, że nic z tym nie zrobi, tak? W sensie jest to też uzasadnione, nawet gdyby nie było żadnego powodu, tak. Teoretycznie nam by się mogło tak wydawać, no to wiecie, być może policyjny nos komuś mówi, że tam jednak coś się dzieje. Ja wolę jednak wyrzucić człowieka z domu, niż doprowadzić do tego, że on zaraz zabije swojego małżonka. Także wydaje mi się, że czy to akurat w naszym przypadku był błąd policjantów, czy nie był, to tak jak Paulina mówi, akurat w naszym przypadku będzie przedmiotem skargi. Nie zmienia to faktu, że człowiek został wyrzucony ze swojego mieszkania i nie zmienia to faktu, że ta ustawa na to pozwoliła. I tyle w zasadzie od nas. Ocena, czy ta ustawa jest dobra, czy zła, tą ocenę pozostawiam wam, bo... Oraz historii. Bo my z Pauliną tutaj nie jesteśmy do końca zgodne akurat w tej kwestii. O. Tak można powiedzieć, ale nie będziemy kłócić się na wizji, bo kto tak, tam chciał oglądać... Ale jak się tego rozłączymy, będziemy się awanturować, więc będziemy się już żegnać, bo musimy rozpocząć tą awanturę. I cóż, możemy jeszcze dodać? Chyba nic. Zapraszamy was oczywiście do komentowania. Jeżeli macie jakieś doświadczenia w zakresie tej ustawy, w zakresie takich historii, to zapraszamy do tego, żebyście się z nami tymi doświadczeniami po prostu podzielili. Dokładnie. To co, żegnamy się. Do zobaczenia. Pa, pa.